Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 7. Latium. Klejnoty hrabiny. Salve, cześć. Bardzo się cieszę, że poruszane przeze mnie sprawy są dla Was interesujące. Przed każdym odcinkiem staram się robić naprawdę solidny research i wybieram zawsze przypadek, który zainteresował mnie najbardziej. Zdarza się oczywiście, że nie ma o nim zbyt wielu materiałów w internecie, tak jak to było przy odcinku 6, ale wtedy staram się kopać jak najgłębiej, żeby jednak wyciągnąć choć trochę więcej szczegółów niż te powszechnie znane. Wynika to nie tylko z takiej zwykłej ciekawości, ale przede wszystkim z przekonania, że każda historia zasługuje na opowiedzenie. Mam nadzieję, że podzielacie razem ze mną to przeświadczenie. Dzisiejsza sprawa będzie więc równie niezwykła i zawikłana, co wszystkie poprzednie z mojej pierwszej serii podcastów o tytule Region po regionie. Będzie też pierwszą aż tak medialną sprawą kryminalną we Włoszech, a przeniesie nas nigdzie indziej jak do stolicy Włoch, Rzymu. Znajdujemy się w regionie Latium, którego chyba nikomu nie trzeba za specjalnie przedstawiać. Zabytki, muzea, kościoły i inne przeróżne wspaniałości Rzymu są dosłownie nieskończone. To miasto po prostu trzeba kiedyś odwiedzić. Przy okazji odcinka 4 o Kampanii mówiłam o nieco zmienionym znaczeniu powiedzenia zobaczyć Neapol i umrzeć. I jeśli rozumieć to powiedzenie tak, jak życzyli sobie tego ludzie przez długie lata, to tu moim zdaniem idealnie pasowałby Rzym. Zobaczyć Rzym i umrzeć. Bo nic bardziej oryginalnego i monumentalnego chyba nie ma na świecie. Nie bez przyczyny mówi się też o Rzymie jako o wiecznym mieście. Tak więc stolicy Włoch nie będę Wam dłużej polecać ani opisywać, bo właściwie potrzebny by był do tego osobny podcast. Natomiast w samym regionie Latium warto odwiedzić dość mało znane miejsca, a prawdziwe perełki. Takie jak na przykład umierające miasteczko na skale Civita di Bagnoregio, założone przed 2,5 tysiącami lat przez Etrusków, do którego prowadzi jedna jedyna droga, a które podobno wywiera naprawdę wielkie wrażenie. A także Kalkatę, miasteczko z domkami wydrążonymi w wulkanicznym tufie. Jeśli ktoś nie zna, zerknijcie na bloga Italia poza szlakiem. Autorka opisuje w nim mnóstwo przeróżnych, ciekawych miejsc ze wszystkich zakątków Włoch. Link do bloga będzie w opisie odcinka. Tradycyjnie muszę wspomnieć o regionalnej kuchni, będącej bardzo ważną częścią życia Włochów. Jednym z typowych dla Latium dań jest słynny już niemal chyba na całym świecie spaghetti carbonara, do którego, jak pewnie większość z Was słyszała, absolutnie nie dodaje się śmietany. Oprócz tego karczochy przyrządzane na przeróżne sposoby, słynne flaki po rzymsku, czyli trippa alla romana, czy równie znana pasta alla matriciana z dodatkiem sera pecorino. Jest w czym wybierać, jest czym oczy sycić. Dzisiejsza historia rozgrywa się właśnie w samym sercu Latium, czyli w Rzymie, wiecznym mieście. A dokładniej w prestiżowej, wypełnionej luksusem i pięknymi posiadłościami dzielnicy, czy może lepiej na takich przedmieściach Rzymu o nazwie Olgiata. Wśród innych pięknych i eleganckich domów znajduje się tu również ten należący do arystokratycznej rodziny Filo della Torre. Jest to jedna z najstarszych neapolitańskich arystokratycznych rodzin. Wywodzi się z Grecji, a jej początki sięgają aż XIII wieku. Siedzibą tego rodu są tradycyjnie Rzym i Neapol. W willi w Olgiata mieszka wywodząca się z tej starej szlacheckiej rodziny hrabina o imieniu Alberica. Mamy rok 1991 i kobieta ma wtedy 42 lata. Jest ładna, atrakcyjna, ma ciemne oczy, czarne, średniej długości włosy i nosi grzywkę. Ubiera się zgodnie z ówczesną modą, uchodzi nawet za, powiedzielibyśmy dzisiaj, faszonistkę czy wręcz trendseterkę. Jest zawsze elegancka, a jej stylizacje są pełne smaku i zdradzają wysublimowany gust.
Natomiast sama hrabina jest uważana za kobietę o mocnym charakterze i kiedy trzeba, ciętym języku. Z uwagi na swoje pochodzenie, jak się można domyślać, co za tym idzie, sporą fortunę rodzinną, Alberica wiedzie kolorowe, pozbawione większych zmartwień i codziennych trosk życie, które jest wypełnione spotkaniami towarzyskimi, ekskluzywnymi balami, imprezami kulturalnymi i podróżami. Już jako młoda dziewczyna, nastolatka, ma bardzo wielu adoratorów, głównie tak jak ona, arystokratów lub robiących prężne kariery w przeróżnych sektorach młodych mężczyzn, lekarzy, adwokatów, biznesmenów. Jest zabierana na wyrafinowane, świetnie zaplanowane randki do najlepszych restauracji, na wypady w góry i nad morze. Przyjaciółka Alberiki, również arystokratka, mieszkająca w Anglii, Donatella Missikoff, wspomina, że w wieku 18 lat Alberica jest piękną, długonogą brunetką o regularnych rysach twarzy i śródziemnomorskiej ciemnej karnacji. Spędzają razem bardzo dużo czasu, często na plaży czy w kinie, albo po prostu na pogaduszkach. Pewnego razu obie dostają zaproszenie na ekskluzywny bal, wszystko oczywiście w bardzo elegancki sposób, w kremowych, zalakowanych kopertach. Nie mogą się doczekać, kiedy założą specjalnie przygotowane na tę okazję szyfonowe, wydekoltowane suknie. Alberica jednak musi zadowolić się dużo mniej wytwornym strojem, ponieważ okazuje się, że w sypialni, w której jest suknia, śpi zamknięta na klucz jej siostra. Zamknęła się, ponieważ po prostu nie chciała, żeby ktoś się obudził. I jak wspomina ta przyjaciółka Donatella, zupełnie nie popsuło to humoru Alberice. I z balu wróciły dopiero nad ranem, zmęczone i zachwycone. Alberica kocha sport, jest ciągle w ruchu, lubi pływać, ma duże poczucie humoru, a od dziecka interesuje się sztuką układania kwiatów. Jest kobietą silną, energiczną, pewną siebie, zdecydowaną, otwartą na świat i ludzi, a także pełną pasji i namiętności, choć jednocześnie pragnie harmonii i stabilizacji. I zważywszy na swój mocny charakter, pomimo sprzeciwu ojca, Alberica wychodzi za mąż za księcia Alfonsa de Liguoro. Ślub odbywa się w środku zimy w willi Olgiata. Niestety małżeństwo okazuje się bardzo szybko nieudane i już po kilku latach rozpada się. Alberica otrzymuje nie tylko rozwód cywilny, ale również unieważnienie małżeństwa kościelnego. Jest początek lat 70. Hrabina pociesza się po rozstaniu podróżami po Europie i Ameryce, odwiedza Monte Carlo, Londyn, Nowy Jork. Mimo wszystko jest to dla niej trudny czas. Podróże mają być taką odskocznią, okresem izolacji, samotności, oddalenia się nieco od światowego życia, które dotąd prowadziła. Szczęście uśmiecha się do niej ponownie, kiedy Alberica na jednym z przyjęć poznaje mężczyznę i wychodzi po raz drugi za mąż. Wybranek nazywa się Pietro Mattei, nie jest arystokratą, nie płynie w nim błękitna krew, jest przedsiębiorcą w branży budowlanej. Para bierze ślub w 1981 roku. Kobieta zaczyna wreszcie czuć się spełniona. Na świat przychodzą też dzieci, Domitilla i Manfredi. Są to, jak podkreśla Alberica, najszczęśliwsze lata jej życia. Kobieta oddaje się pasji urządzania domu, zleca na przykład obicie ścian czystym jedwabiem, kupuje antyczne meble, słynne obrazy, luksusowe dywany. Tak więc jak widać z tych opisów, ich dom to nawet nie jest taka luksusowa rezydencja, ale wręcz pałacowe sale i wnętrza. Często wyjeżdża razem z mężem, który musi podróżować po świecie ze względu na swoją pracę i za każdym razem przywozi z owych podróży mnóstwo prezentów dla dzieci i ubrań dla siebie. Podkreślana jest również hojność i szczodrość Alberiki. Według kuzyna mieszkającego w Londynie Paolo Filo della Torre oraz innych znajomych, hrabina przeznaczała zawsze sporo środków na pomoc potrzebującym i różne cele charytatywne. Często też udzielała pożyczek swoim pracownikom.
10 lipca 1991 roku w Rzymie panuje nieznośny upał. Jest ranek. W willi Olgiata trwają gorączkowe przygotowania do uroczystej kolacji. Przyjęcie ma się odbyć z okazji 10. rocznicy ślubu Pietra i Alberiki. Hrabina, która jak pamiętacie kocha kwiaty, wymyśla przepiękne kompozycje z nenufarów, które mają zostać ułożone dookoła wielkiego basenu na terenie posiadłości. Impreza dosłownie jak z bajki lub z luksusowego magazynu dla bogaczy. W dzień kolacji w domu jest więc spore zamieszanie. Przed posiadłością w ogrodzie krzątają się dwie filipińskie pokojówki. Przede wszystkim ustawiają stoły i krzesła na przyjęcie. Natomiast koło basenu pracuje dwóch wynajętych mężczyzn. Przygotowują grill i wykonują różne prace porządkowe związane właśnie z użytkowaniem basenu. Pietro, mąż Alberiki, wyjeżdża jak co dzień do pracy, przed godziną 8:30. W kuchni są już wtedy dzieci pary, Manfredi i Domitilla, które w 1991 roku mają około 9 i 8 lat, a z nimi jest też ich angielski przyjaciel, Daniel, który spędził u nich poprzednią noc, oraz angielska niania, Melanie, zatrudniona w domu na stałe. Około 8:30 Alberika schodzi na dół do kuchni, co jest do niej raczej niepodobne, ponieważ zazwyczaj długo śpi i przychodzi dużo później. Jednak tym razem decyduje się zejść trochę wcześniej. No i gawędzi chwilę z dziećmi i nianią, przypomina też Danielowi, że ustalili z jego rodzicami, że chłopiec powinien być z powrotem w domu przed 9:00. W międzyczasie też naprawia toster, który często się zacina i po około 10 minutach wraca na górę do swojej sypialni. W pewnym czasie, około 10:30, wszyscy zauważają, że nigdzie nie ma hrabiny, która o tej porze powinna już czynnie uczestniczyć w przygotowaniach do imprezy, udzielać wskazówek, gdzie co postawić, jak ułożyć itd. Do jednej z filipińskich pokojówek, Violety, zwraca się pracownik, który tam robił coś przy basenie. No i chce, aby hrabina potwierdziła, że wszystko jest w porządku, praca wykonana odpowiednio, ponieważ jak mówi, muszą jechać do kolejnego zlecenia. Violeta tłumaczy mu, że hrabina śpi i nie chce jej przeszkadzać, ale kiedy ten nalega, idzie w końcu do kuchni i dzwoni takim wewnętrznym telefonem stacjonarnym do sypialni Alberiki. Nikt jednak nie odpowiada. Pokojówka idzie więc na górę i puka do drzwi pokoju pracodawczyni. Nadal nic, nie słychać najmniejszego szelestu. Kiedy naciska klamkę i okazuje się, że drzwi są zamknięte, zaniepokojona biegnie po zastępczy klucz. Gdy otwiera tym kluczem drzwi, zastaje niestety przerażający widok. Na podłodze leży Alberika. Dookoła jej szyi zawinięte jest zakrwawione prześcieradło. Przedział czasowy, w którym kobieta straciła życie, bo tak to wygląda na pierwszy rzut oka, że kobieta nie żyje, a wręcz, że doszło tu do morderstwa, musiał być bardzo niewielki, pomiędzy 20 a 25 minutami, coś pomiędzy 8:45 a 9:10. No i pomiędzy tą godziną 8:30, kiedy hrabina była jeszcze w kuchni, a godziną 8:45, kiedy prawdopodobnie została pozbawiona życia, ktoś musiał wejść na górę i ukryć się w jej pokoju. Na miejscu nie ma żadnych śladów walki, nikt też nie słyszał absolutnie żadnych hałasów czy głosów z wnętrza pokoju. Jak ustalą śledczy, kobieta została najpierw kilkukrotnie uderzona tępym narzędziem w głowę, a następnie uduszona gołymi rękami. Potem jej głowę i szyję owinięto prześcieradłem. Tutaj taki interesujący fakt, językowa ciekawostka, że we włoskim te dwa rodzaje zabójstw, czyli uduszenie za pomocą czegoś, na przykład sznurka czy pończochy, i uduszenie samymi rękami mają dwie różne nazwy. Są to po prostu dwa osobne słowa.
Tutaj w każdym razie mamy do czynienia z zabójstwem z uduszeniem gołymi rękami. Morderca po dokonaniu zbrodni zamknął drzwi od sypialni na klucz. Wydaje się, że mógł mieć trzy możliwe drogi ucieczki. Albo przez okno w sypialni, albo przez drzwi garażowe, które Pietro Mattei zostawił niestety otwarte po tym, jak wyjechał do pracy, albo przez długi korytarz na piętrze prowadzący do pokoju dzieci, w którym również było otwarte okno. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, żadna z osób przebywających wtedy w willi, a trochę ich było, niczego ani nikogo nie widziała i nie słyszała. Pokojówka Violeta, kiedy zobaczyła Alberikę leżącą na podłodze z prześcieradłem na twarzy, podbiegła oczywiście do niej i w pierwszym odruchu odsunęła materiał na bok, natomiast nic innego nie dotykała. Potem to już niestety inna historia, ponieważ przez sypialnię hrabiny przewija się mnóstwo osób, które chociaż wchodzą tam oczywiście w dobrej wierze i z chęcią zrobienia czegokolwiek, co mogłoby pomóc, to jednak niestety zacierają wszystkie potencjalne ślady, jakie mógł zostawić morderca. Kilka chwil później w willi Olgiata już roi się od policjantów, lekarzy i przyjaciół, którzy przybywają, aby pocieszyć zdruzgotaną rodzinę. Na miejscu pojawia się również Michele Finocchi, pracujący w takim włoskim odpowiedniku służb specjalnych czy wywiadowczych z tamtych lat, natomiast prywatnie bliski znajomy pary. Oczywiście wieść o śmierci pięknej arystokratki, nazywanej wręcz królową rzymskich salonów, błyskawicznie przedostaje się do gazet. Informacja natychmiast rozgrzewa do czerwoności wszystkie dostępne media. Dziennikarze oczywiście zaczynają prześwietlać życie hrabiny w poszukiwaniu różnych sensacyjnych epizodów czy sekretnych kochanków, po prostu czegokolwiek, co mogłoby rzucić nieco światła na motyw, jaki mogła mieć osoba stojąca za jej śmiercią. Mąż Alberiki powie potem, że tak naprawdę zwykły przypadek morderstwa rozdmuchano tutaj do rozmiarów dosłownie międzynarodowej intrygi, tylko dlatego, że chodziło o bardzo bogatą, dobrze sytuowaną rodzinę. W każdym razie śledczy zakładają od samego początku, że ten, kto zabił Alberikę, musiał mieć do niej swobodny dostęp. Musiała to być osoba, która bez wzbudzania żadnych podejrzeń poruszała się po wystawnej rezydencji Olgiata. Jednak żadna z osób obecnych w chwili popełniania morderstwa w willi nie pasuje jako sprawca. Pietro, mąż Alberiki, ma alibi, bo wyjechał do pracy. Niania była z dziećmi w kuchni. Pokojówki raczej odpadają, bo zbrodnia wygląda śledczym na dzieło mężczyzny. Śledczy zakładają również wstępnie, że motywem zbrodni mogła być kradzież, ponieważ z sypialni Alberiki znika cenna biżuteria, m.in. złoty naszyjnik i kolczyki z ciekawym motywem oraz pierścionek z brylantem. Biżuteria mogła być też jednak jedynie przykrywką dla prawdziwego motywu. Być może osoba, która zrobiła krzywdę Alberice, przyszła do niej o czymś porozmawiać, ale w trakcie coś poszło bardzo nie tak, kobieta zginęła, więc dla niepoznaki, aby zmylić tropy, morderca zabrał cenne przedmioty. Oczy policjantów kierują się bardzo szybko ku pewnemu młodemu mężczyźnie. Jest nim Roberto Jacono, syn byłej nauczycielki angielskiego Manfrediego i Domitilli. A dlaczego staje się podejrzanym numer jeden? Przede wszystkim ze względu na korespondencję, jaką pokojówka wyjęła ze skrzynki 2 dni po morderstwie. W kopercie znajdował się kluczyk i bilecik z wiadomością, która brzmiała mniej więcej tak. Droga Alberico, dziękuję Ci za czek, który mi przekazałaś jako zapłatę za moją pracę. Oddaję kluczyk do furtki. Franca Sinapa. No i ta kobieta, Franca Sinapa, jest właśnie matką Roberta Jacono. Została ona jakiś czas wcześniej zwolniona z pracy przez Alberikę, co oczywiście, jak można się spodziewać, spowodowało utratę bardzo dobrej pensji, no i na pewno jakieś tam rozżalenie kobiety.
I śledczy zakładają, że syn po prostu mógł chcieć zemścić się na pracodawczyni matki. Oprócz tego mężczyzna ma już za sobą konflikty z prawem, między innymi czyny zabronione w miejscu publicznym, a także cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych i jest prawdopodobnie uzależniony od środków psychoaktywnych. W programie Telefono Giallo, czyli żółty telefon, jest to bardzo popularny włoski program o tematyce kryminalnej telewizji Rai. Rok po zabójstwie występuje właśnie Roberto Jacono ze swoim adwokatem. Jest on wtedy cały czas jeszcze w kręgu podejrzeń. I na pytanie prowadzącego program o tę demoralizację w miejscu publicznym, mężczyzna z bardzo widocznym dyskomfortem tłumaczy, że kilka lat wcześniej na plaży poczuł po prostu potrzebę fizjologiczną i oddał mocz w niezbyt osłoniętym miejscu, co nie spodobało się pewnej matce z małym dzieckiem, która po prostu to zgłosiła. No i możecie sobie pewnie wyobrazić, że opowiadanie o tym przed publicznością musiałoby być dla każdego bardzo stresujące i trudne, szczególnie dla kogoś, komu tak naprawdę jeszcze nic nie udowodniono. W szafie Roberta Jacono karabinierzy znajdują wilgotną parę spodni jeansowych wiszącą na wieszaku, natomiast na spodniach dwie plamy wyglądające jak plamy krwi. I mimo, że pierwsza ekspertyza wykazuje, że na plamach na pewno znajduje się ludzkie DNA, to już kolejna, niezależna, przeprowadzona po 8 miesiącach na zlecenie adwokata Roberta, nie potwierdza tego faktu, a wręcz mu zaprzecza. Plamy nie zawierają ludzkiej krwi. Tak czy inaczej, z braku innych, twardszych dowodów, nie postawiono Robertowi żadnych zarzutów. Inną osobą, która miała dostęp do willi, jest Winston Manuel, filipiński służący, który choć obecnie nie jest tam oficjalnie zatrudniony, to kiedyś pracował w posiadłości w zastępstwie którejś ze swoich rodaczek. Zna więc on bardzo dobrze wszystkie zakątki domu. Noc przed morderstwem mógł nawet spędzić na terenie posiadłości, ponieważ pojawiają się spekulacje, że może był gościem którejś właśnie z tych filipińskich pokojówek. Jak zeznają świadkowie, Alberica nie była nigdy zadowolona z pracy Winstona i dość często na niego narzekała. Również na to, że każe sobie płacić wcześniej, a nie przykłada się odpowiednio do powierzanych mu obowiązków. Także na jego ubraniu, podobnie jak na spodniach Roberta Jacono, znaleziono mikroskopijne ślady krwi, ale analiza DNA nie wykazała nic obciążającego. To znaczy, na pewno była to krew, ale krew Winstona, a nie hrabiny. Śledczy poza tym ustalili wcześniej, że Alberica została uduszona najprawdopodobniej przez kogoś praworęcznego. Natomiast Manuel jest osobą leworęczną. Zostaje on więc również zwolniony. Jakiś czas później bierze ślub ze swoją rodaczką, rodzą mu się dzieci, a jednej córce nadaje nawet imię Alberica. Śledztwo trwa, mija rok. Wtedy wybucha niemały skandal. Michele Finocchi, przyjaciel rodziny i pracownik wywiadu, który, tak jak wspominałam, przybył na miejsce zbrodni jako jeden z pierwszych, był on też zresztą przez jakiś czas posądzany przez prasę o romans z Albericą, zostaje aresztowany pod zarzutem defraudowania pieniędzy agencji rządowej i przelewania ich na swoje prywatne, ukryte konta. No i tutaj rodzi się pytanie, czy hrabina mogła coś na przykład podejrzewać lub być świadkiem czegoś niewygodnego dla Finocchiego i dlatego musiała umrzeć. Są również podejrzenia, że Pietro i Alberica brali udział w nieuczciwym procederze Finocchiego, ponieważ oni również posiadali przeróżne konta bankowe poza granicami Włoch. Może Finocchi chciał na przykład zabrać coś z ich domu, być może jakieś pieniądze. Na pewno faktem jest, że po otrzymaniu wieści o śmierci przyjaciółki pojawił się na miejscu w niemal rekordowym tempie. I ten trop jednak szybko się urywa z braku jakichkolwiek dowodów. Śledczy wracają do hipotezy morderstwa popełnionego przez kogoś bliskiego Alberice.
Pojawia się również wątek byłej partnerki czy dziewczyny Pietra Mattei, męża hrabiny. Kobieta nazywa się Emilia Parisi Halfon i w pewnym momencie śledztwa przekazuje ona policji telefon komórkowy Alberiki, który dostała od Pietra na przechowanie. Nic to jednak nie wnosi do śledztwa. I dlaczego mąż hrabiny miałby dawać swojej eks-dziewczynie telefon zmarłej żony, co w nim było, nie wiadomo. Może tak naprawdę była to tylko plotka rozpuszczona gdzieś tam przez media, przez gazety. Na miesiąc przed śmiercią Alberika i jej mąż założyli też spółkę w branży budowlanej, z którą, jak wiemy, bardzo dobrze zaznajomiony był Pietro. I była to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z małżonkami jako wspólnikami. Natomiast wkład finansowy był nieco wyższy ze strony Alberiki niż ze strony Pietra. Mąż zostaje jednak bardzo szybko wykluczony z kręgu podejrzeń, głównie dlatego, że miał tak naprawdę żelazne alibi. Około 9 rano znajdował się po drugiej stronie miasta, co mogło zresztą potwierdzić niezależnie od siebie bardzo wiele osób. Oprócz tego był on też leworęczny, a Alberika, jak wspomniałam, według śledczych została prawdopodobnie uduszona przez kogoś praworęcznego. Kolejnym podejrzanym staje się pewien mężczyzna z Hongkongu, który przez jakiś czas był sąsiadem małżeństwa, a nawet prowadził wspólne interesy z Pietrem. Jest on opisywany jako człowiek o gwałtownym charakterze, porywczy, a hipoteza śledczych zakłada, że mógł on również znać dalekowschodnie sposoby zadawania śmierci w szybki i nagły sposób, co pasuje do okoliczności śmierci hrabiny, ponieważ tak jak pamiętacie, nikt nie usłyszał żadnego dźwięku ani krzyku. Więc założenie jest takie, że śmierć nastąpiła błyskawicznie. Jednak oczywiście samo pochodzenie mężczyzny z Hongkongu to jednak trochę za mało, aby zakładać, że na pewno posługiwał się on jakimiś orientalnymi sztukami walki i powiązać go z morderstwem. Zostaje on nawet przesłuchany w swoim rodzinnym kraju, ale bez żadnych dalszych rezultatów. Jak już wspomniałam, willa pary tamtego dnia była pełna ludzi. Wydaje się, że nie są to zbyt sprzyjające warunki dla złodzieja. Jednak nie jest wykluczone, że ktoś spróbował wykorzystać zamęt, jaki panował w domu z powodu właśnie tych przygotowań do wieczornego przyjęcia i wszedł po prostu do środka niezauważony, na przykład przez otwarte okna. Jak podkreślono jednak, psy rodziny, zazwyczaj niezbyt przyjazne dla obcych, tamtego dnia były bardzo spokojne i w ogóle nie szczekały, tak jakby dookoła nich byli sami znani im ludzie. Poza tym posiadłość była jednak dość dobrze zabezpieczona, otoczona murami, choć niskimi, z żelaznymi furtkami i elektronicznym systemem alarmowym. Nawet garaż był oddzielony od domu specjalnymi drzwiami, które dawało się otworzyć jedynie wystukując na panelu kombinację odpowiednich cyfr. Jak pamiętacie, te drzwi zresztą Pietro Mattei zostawił otwarte po tym, jak wyjechał do pracy. Także jest tam jakieś prawdopodobieństwo, że wszedł do tej willi ktoś z ulicy, jednak nie jest ono zbyt wysokie. Natomiast, tak jak wspomniałam, mury tej willi nie były zbyt wysokie, a z jednej strony posiadłość graniczyła z dość dużym terenem zielonym. Tak więc po dokonaniu zbrodni jest taka szansa, że ktoś mógł po prostu przeskoczyć ten niski mur i uciec właśnie w kierunku tego parku czy łąki. Mąż Alberiki zeznaje również, że niedługo przed feralnym dniem jego żona powiedziała Melanie, tej angielskiej niani swoich dzieci, że chce ją zwolnić, ponieważ nie podoba się jej praca dziewczyny. I mimo, że raczej sama niania nie mogła być morderczynią, ponieważ przecież była cały czas z dziećmi w kuchni, to mogła być na przykład wspólniczką czy zleceniodawczynią, a motywem byłaby zemsta. Melanie, zapytana, dlaczego właściwie Alberika zeszła wtedy do kuchni, mimo że o tej porze nigdy praktycznie tego nie robiła, tylko zawsze dużo później, zeznaje, że poszła po nią do Mitilla, ponieważ zepsuł się toster i chciała, żeby mama go naprawiła.
Tak naprawdę, gdyby Alberika nie zeszła wtedy do kuchni, być może jej morderca nie zdołałby się wtedy przemknąć do jej pokoju, ponieważ ona cały czas byłaby w środku i może po prostu miałby obawy. Jednak Domitilla, córka Alberiki, tej wersji zaprzecza. Twierdzi, że nie chodziło wcale o toster i ona nie poszła na górę po mamę, ale po prostu po to, żeby poszukać opaski na włosy. I ten toster zaskakująco stał się jednym z głównych wątków dyskutowanych w tym śledztwie, ponieważ według zeznań Franki Sinapa, mamy Roberta Jacono, który jak wiecie był podejrzewany jako jeden z pierwszych, w kuchni w tamtym czasie znajdował się już nowy toster, dopiero co kupiony. Kobieta jest tego pewna, ponieważ zabrała sobie stary toster wyrzucony do śmieci i widziała w kuchni już nowy, który miał raptem ze 2 tygodnie. Wersja z zepsutym tosterem, który de facto był nowiutki, wydaje się więc nieco naciągana. W programie Telefon Giallo, o którym Wam mówiłam, rozgorzała zresztą bardzo ożywiona dyskusja na temat tego tostera. Zaproszeni goście, wśród nich dziennikarze, adwokaci Pietra Mattei i Roberta Jacono, jakiś profesor kryminalistyki, mieli całkiem odmienne zdania co do tego, czy toster był nowy, czy stary i czy to Domitilla poszła wtedy po mamę na górę. Przy tej okazji nie sposób nie zauważyć, że sposób prowadzenia dyskusji przez Włochów jest naprawdę odmienny od tego, jak się to robi chociażby u nas. Jest w tym dużo więcej emocji, pasji i gestykulacji, co dość ciekawie kontrastuje z eleganckim, stonowanym wyglądem zaproszonych gości. Kostium, klipsy, perły, noga na nogę i do tego kłótnia na całego. Ale wracając do tematu tostera, czy możliwe jest, aby ktoś specjalnie zwabił Alberikę do kuchni tylko po to, aby morderca mógł w tym czasie swobodnie przedostać się do jej sypialni? Przesłuchania Melanie prowadzą w każdym razie donikąd. Kobieta wraca w końcu do Anglii i na tym kończy się jej rola w sprawie. Przez 16 lat sprawa stoi w martwym punkcie. Wreszcie w 2007 roku ślady zebrane na miejscu zbrodni zostają przebadane jeszcze raz z użyciem najnowszych technologii na wniosek adwokata rodziny. Dzięki pracy biologa molekularnego i genetyka sądowego z prześcieradła, którym owinięto głowę hrabiny tuż po dokonanym zabójstwie, zostaje wyizolowane DNA należące do mężczyzny. I uwaga, śledczy odnajdują dopasowanie. Sprawcą morderstwa okazuje się Winston Manuel, o którym była już mowa. Śledztwo zostaje oczywiście ponownie otwarte. Mężczyzna bardzo szybko przyznaje się do winy. Mówi nawet, że czekał przez wszystkie te lata na ten moment i że wreszcie poczuł ulgę, jakby spadł mu z pleców wielki ciężar. Natomiast niestety nie wydaje mi się to szczere, ponieważ gdyby faktycznie czuł taki ogromny ciężar, to pewnie przyznałby się dużo, dużo wcześniej, zamiast na przykład nazywać jedną ze swoich córek imieniem hrabiny, imieniem kobiety, którą zabił. To naprawdę okropne. Motyw zbrodni okazuje się też banalny. Mężczyzna po prostu pokłócił się z hrabiną o nieoddany dług. Przed tym, jak do niej przyszedł, a dostał się do domu przez garaż, pamiętacie, że mąż zostawił drzwi otwarte, wypił sobie dla odwagi szklankę whisky. Potrzebował pracy, ale był też winny Alberice pieniądze, których nie zwrócił, a o które ona podczas rozmowy się po prostu upomniała. I w pewnym momencie kłótnia stała się tak zażarta, a wierzcie mi, że Włoszki potrafią się ostro kłócić i dyskutować, co oczywiście nie usprawiedliwia w żaden sposób robienia im krzywdy. Mężczyźnie po prostu zupełnie puściły nerwy, chwycił więc chodak z drewnianym obcasem i uderzył nim Alberikę. Następnie udusił ją. Jak pamiętacie, był on leworęczny, więc prawdopodobnie założenie śledczych, że kobieta została zamordowana przez kogoś praworęcznego, było po prostu błędne. Wychodząc, zabrał też biżuterię. Uciekł przez otwarte okno na dach i stamtąd przez mur okalający willę.
był przekonany, że zostanie natychmiast złapany. Ujawnia również, że nazwał jedną ze swoich córek Alberika, aby w ten sposób jakoś zadośćuczynić za dokonaną zbrodnię. Twierdzi też, że przyznał się swojej żonie do tego, co zrobił, ale ona tak naprawdę nigdy mu nie uwierzyła. Poważne uchybienie w śledztwie sprawiło, że Winston Manuel przez wiele lat mógł sądzić, iż tak naprawdę popełnił zbrodnię doskonałą. A mianowicie, od razu kiedy był w kręgu podejrzeń, policja powinna była podsłuchać jego rozmowy telefoniczne. Dowiedzieliby się wówczas, że podczas jednej z nich próbował znaleźć kupca na zegarek zrabowany z sypialni hrabiny. Wystarczyło tylko tyle, aby mieć dowód, jeśli nie na morderstwo, to przynajmniej na to, że w jakiś sposób wszedł on w posiadanie biżuterii zamordowanej kobiety. Tak się jednak niestety nie stało i rodzina musiała czekać wiele lat, aż 20, na proces winnego zabójstwa żony, matki, córki, siostry, kuzynki, przyjaciółki. Jednak ostateczny wyrok nie jest dla bliskich zadowalający. Manuel zostaje skazany na 16 lat pozbawienia wolności, a wyrok potwierdza również sąd apelacyjny. Jak możecie się domyślać, rodzina, pomimo że doczekała się ukarania winnego, nie była zbyt zadowolona z wysokości zasądzonej mu kary. Winston Manuel przeprosił też męża i dzieci Alberiki, jej bliskich i wszystkich Włochów. Od razu w pierwszych dniach pobytu w więzieniu poprosił o Biblię, z której modlił się przez długie godziny. Rychło w czas. Pietro Mattei, mąż Alberiki, zmarł na udar w 2020 roku w wieku 77 lat. I tak naprawdę 20 lat swojego życia poświęcił on na poszukiwania zabójcy swojej żony, zamordowanej w rocznicę ich ślubu, i wydał na to naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Przez lata w mediach pojawiało się takie jego jedno charakterystyczne zdjęcie twarzy wykrzywionej, zmienionej bólem po stracie najbliższej osoby. O życiu jego i Alberiki mówiło się w mediach bardzo dużo, wręcz za dużo. Tak jak mówiłam, była to tak naprawdę jedna z pierwszych aż tak medialnych spraw kryminalnych we Włoszech. Pojawiały się przeróżne plotki, kopano w poszukiwaniu skandali, do tego stopnia, że Pietro Mattei wygrał aż 20 spraw o zniesławienie. Manfredi, syn pary, opowiadał o tym, jak często ojciec sam był oskarżany o bycie mordercą żony, jak zarzucano im pranie brudnych pieniędzy i przekręty. Tylko dlatego, według słów Manfrediego, że byli bogatą, arystokratyczną rodziną. No i tak naprawdę, oczywiście nieważne, bogaty czy biedny, nikt nie zasługuje na odebranie mu życia, wiadomo. Również na dzieciach, które miały wtedy ledwo po 8-9 lat, tragedia, jaka się wydarzyła niemal na ich oczach, musiała odcisnąć olbrzymie piętno. Manfredi wspominał nawet w jednym z wywiadów, że widział mamę leżącą zakrwawioną na podłodze sypialni. Tak więc w obliczu tej walki o dobre imię żony i swoje oraz tak naprawdę wielu lat cierpienia mnóstwa osób, tym bardziej wydaje się sprawiedliwe i słuszne, że Pietro doczekał skazania mordercy żony. 20 lat po śmierci Alberiki Pietro napisał w liście skierowanym do niej: „Dałaś mi siłę, abym mógł chronić nasze ukochane dzieci. Kochana moja, razem będziemy kroczyć naszą ścieżką. Mówić sobie te same piękne słowa, które zawsze sobie mówiliśmy i które jeszcze powiemy, kiedy znów się spotkamy. Twój Pietro”. I to koniec tej sprawy, która tym razem, na szczęście, mimo że po latach, ale jednak doczekała się rozwiązania. Bardzo dużo w niej takich drobnych elementów, które prawie jak efekt motyla doprowadziły do śmierci kobiety. Gdyby nie zeszła do kuchni wcześniej niż zwykle. Gdyby nie przyjęła do pracy Winstona Manuela. Gdyby Pietro zamknął drzwi garażowe, przez które przedostał się zabójca. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj przy okazji też tego zejścia wcześniej, jednak chyba okazuje się, że był to po prostu zupełny przypadek, że nie było to jakieś wyciągnięcie jej specjalnie, no bo Winston Manuel nie miał żadnego wspólnika, był tam sam.
Także chyba zdarzyło się to po prostu przez przypadek, że akurat tego dnia zeszła do tej kuchni wcześniej i dała nieświadomie swojemu mordercy czas na prześlizgnięcie się do jej sypialni. Niemniej jednak ważne, że sprawca został zidentyfikowany i ukarany. Zawsze niezmiernie też cieszą mnie sprawy rozwiązane dzięki najnowszym osiągnięciom technologii, ponieważ wierzę w naukę i w to, że dzięki jej rozwojowi wszystko jest możliwe. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie odcinka, a za tydzień spotkamy się w Ligurii.